Ja nie mogę! Ej, co to za bloki diamentowe? Gdzie ja w ogóle jestem, te darmowe diaksiki? Czemu ja się tu obudziłem? Ej, chwila, tam jest też jakaś kula, chwila, tam jest głowa Lakiego. Ej, Laki, co ty tam robisz na tej kuli? Co to jest w ogóle? Gameplay, siemanko, co tu się w ogóle stało? Obudziłem się nagle na tutaj takiej kulce dirtowej. Nie wiem, o co chodzi. Ty, a ja mam jakąś prestiżową. Ty, normalnie trampolina nawet tu jest. Normalnie, patrz, blisko mojego domu pojawiły się dwie tutaj kule. Nie wiem, czy to są planety, czy jakieś kule, ale normalnie moja głowa tutaj jest. Tam jest głowa, słuchajcie, Lakiego. I w ogóle, kto nas tak wpakował? Ty, jakąś skrzynię mam, Laki. Ja nie mogę. Ty, Gameplay, może zrobimy jakieś przejście tutaj od twojej kuli do mojej. Ty, dobra, spoko. Laki, wiesz co? W ogóle tutaj jest przejście też w mojej kuli, coś się znajduje. Jest jakaś klapa, ale zabezpieczona chyba na kartę jakąś. Dobra, to dawaj zrobimy, połączymy przejścia i połączymy nasze siły. Ty, a u mnie jest normalnie taki drewniany wejście, można otworzyć sobie klapę. Ta? No to słuchaj, będziemy mogli razem zwiedzać. Ty, ja mam też trampoliny, możemy na przykład trampoliną tutaj, patrz, zrobić przeskok, hop i hop. I co jakiś czas sobie po prostu skakać na bloku, czasami na trampolinie. Także tutaj co dwa bloki mogę dawać trampolinę i będzie można sobie tak przeskakiwać fajnie. O, ty już też widzę, wow, ty robisz jeszcze lepszą platformę. Dobra, ja miałem tam 30 bloków dirtu, wiesz, to sobie akurat wykorzystałem. Czekaj, jeszcze zrobić? No dawaj, dawaj, do końca, połącz normalnie. Tutaj ja mogę też jeszcze zrobić tu z trampolinę. Dawaj jeszcze tu u ciebie mogę trampolinę poustawiać. Dużo trampolin, żeby fajnie się skakało. I jesteśmy, ja nie mogę, czyli to jest planeta Lakiego, noobska. Ej, widzicie, tam teraz widać dobrze moją głowę, a ja dostałem normalnie planetę pro. Ej, rzeczywiście, ty masz tutaj zwykłą klapę. I zobacz, Gameplay, tutaj normalnie można wejść. Klapę otwierasz i wchodzisz. Ty, w ogóle nawet wyposażone jest, jest radyjko, jest tu nawet skrzynka jakaś na listy. Ej, no to w sumie, wiesz co, a może musimy najpierw wejść do twojej normalnie planety, żeby później otworzyć moją, jak zdobędziemy kartę, co? A tam kartę, na co masz? Tam na coś masz? Na jakiś kod? Czy najprawdopodobniej na kartę, bo klikałem prawym i nie, kod mi się nie pojawiał, czyli chyba kartę trzeba zdobyć. Ty, aha, to co, no dobra, to wchodzimy tutaj, no. Ty, tam są ścieki, Laki, ty pierwszy, dobra, dawaj. Dobra, to ja pierwszy i od razu spróbuj na te schodki, co tam są na dole, patrz, dobra, tutaj. No, dawaj, się. Dawaj. Okay. I tutaj na schodki, okej, okay, udało się. Ja nie mogę, ej, nic ci się nie stało, stary? Ja nie mogę, dobra, ja tu wylądowałem, trochę dotknąłem tego szamba. Ale nie jest tak źle, jest całkiem spoko, ty ktoś tu ty, mieszka czekaj, w ogóle? Ktoś tu chyba mieszkał. Normalnie tutaj jest łóżeczko, są jakieś ciuchy. Nie wiem, a może jakiś tu nubek mieszka i się tu załatwia w ogóle. Strasznie śmierdzi tu, nieprzyjemnie, co nie? No, troszeczkę nieprzyjemnie jest, ale wiesz co, można przymknąć na to oko. Czekaj, bo ty, tu są jakieś schodki, gdzieś one prowadzą tam. Tak, w ogóle tu jest jakaś płytka naciskowa, ale boję się na nią wstawać. Widziałeś, jak teraz fajnie wyglądam? Jak kawałek dirtu normalnie. Ty, no mega wyglądasz, ja i wchodzę na tą płytkę, zobaczymy, co tam jest. No dobra, no to dawaj, ty! Zniknął! Laki gdzieś zniknął, widzowie! A tu jest właśnie ta planeta od środka, tak wygląda, idę go ratować, dobra! I co, gdzie jesteśmy, widzowie? Ej, ty, jesteśmy... Ty, Gameplay, ja się tak tu rozglądam i chyba widzę, że to jest świat noobski, dirtowy. Serio? Rzeczywiście, wszystkie te... Ej! Co się ze mną stało w ogóle? Czemu ja mam ślinkę tutaj na tym świecie, jak się pojawiłem? Ej, ty, Laki! Poczekaj, ja też coś zmienia mi się. Ty, my jesteśmy nubami teraz? Ty, wiesz, że Gameplay, ja lubię jeść dirta teraz. Ty, ja też, tu jest restauracja. Dzień dobry, my na dirta psysli. Okej, okay, dzień ja dobry, tutaj... na dirka, dirta można zjeść? Tak, dla ja mnie, dla mojego kupla tu zostaje. O, nie telefon, nie telefon. Tutaj po 50 grosy za jeden blocek. Ty, ale dobry dirt, nie? Ty, ale tutaj jest fajnie. Chodź może sobie znajdziemy jakiś domek dirtowy, zbudujemy ty, może. Ty, mam plan. Możemy zrobić imperium dirta. Potrzebujemy dużo łopat, kopiemy dużo dirta i robimy nasze własne imperium. To ty już normalnie zacznij kopać rękoma, a ja trochę dobrze. Normalnie zjem sobie jeszcze, a ja idę ogarnąć jakąś łopaciorę, co? Dobrze, to ja tutaj będę kopać. Dobra, spoko. Ty, jaki wóz! Jaki wóz, normalnie, mogę się karnąć, mogę się przejechać, ty, otworzyłem drzwi z otwartymi drzwiami normalnie, ej, nie mam kluczyków, nie może odpalić, a co tu w bagaż, ej, ktoś tutaj jakieś niebezpieczne substancje przewozi, idziemy się rozejrzeć i może ktoś mi ogarnie łopatę, jak to się łopatę robiło, nawet nie pamiętam tej, sorry, wiesz może jak się łopatę robi, co się stało, czemu ty płaczesz? Wiesz co, bo ja nie umiem wykopać tutaj tego żelaza. Żelaza? Po co ci żelazo? Ty w ogóle diamenty tu macie, wy nie chcecie diamentów?
One są nic nie warte, wiesz co? Ja wykopuję cały czas tutaj to żelazo i normalnie mi nie wychodzi, zobacz. No. Wykopuję tak i biorę taki pilow i wykopuję sobie i mi nie wychodzi, no. I co? I wykopałeś tutaj, ale ci zniknął, jak ty no to zobacz, zrobiłeś? No zobacz, ale nawet jak mi nie udaje się, bo mi nic nie wylatuje z tego bloku. Aha, dobra, ja weź. Ja cały czas się denerwuję, bo mi nie wychodzi. Słuchaj, bo potrzebujesz na początku tutaj zrobić piecyk. Zrób na początku, słuchaj, tak, ja ci zrobię crafting, wykop 11, tak około 11 tego, cobblestone'a tutaj, to, 11 gdzieś tu potrzebujesz. I słuchaj, zrobisz sobie kill off, trochę taki lepszy i wtedy zdobędziesz to żelazo, wiesz? I Ojejku, a jaki ty jesteś mądry, słuchaj! No, wiesz, jestem niby noobem, bo tu przyszedłem na was świat. A co wy tu w ogóle robicie, co? Dobra, mam tutaj już dla ciebie patyki, to jak dasz mi trzy tego... Mam 11, mam 12 cobblestone'a. Ej, słuchaj, to proszę tutaj mi wykonać to, co planujesz. Mam tutaj wykopywać też dalej tego cobblestone'a i Słuchaj, tutaj węgla? Masz kill off. Masz tu kill off, a tutaj jest piecyk, i trzeba w ogóle będzie przetopić to żelazo i trzeba też będzie to zdobyć, to jest ogólnie wungiel kop tutaj. Wungiel, jasne, że tak, to ja wykopię tak wungiel troszeczkę. Dobra, i teraz normalnie mamy tu wungiel, tu na dole do piekarnika dajesz. I ja jak ogólnie tym kill offem mogę normalnie żelazo wykopać? Tu normalnie kurzę żelazo, póki gorące, szybko, ruchy. Naprawdę, no dobrze, no to spróbuję. Dawaj, i patrz. I masz, widzisz? I teraz wylatuje blok normalnie. I do pieca dajesz ten blok tu na górę i się przetapia. I będziesz mieć normalnie żelazo. Ale dobra. Numer, serio? To już nie masz co płakać. A jak będziesz normalnie miał kill off, to możesz mi te bezużyteczne bloki diamentowe tu powykopywać i mi to dać, dobra? Tak, one są bezużyteczne. Ej, słuchaj, dziękuję ci bardzo za pomoc. Spoks. A słuchaj, bo nasz król nubów potrzebuje pomocy. I wcześniej prosił jakichś nubów z okolicy, i oni sobie nie potrafią pomóc, może ty byś mu potrafił pomóc. Dobra, to znajdę tego waszego króla i ty tutaj normalnie zbieraj żelazo, trzymaj ta się. Jasne, dzięki. Okej, tutaj normalnie zespawnuję ładnego bałwana, dirtowo cobblestone'owego. Ej, patrzcie, tu w ogóle wszyscy to nuby. Ten to jest taki luzak, ten to jest normalnie ważniak nubek, a to pani Alex. Ale pani piękna, pani Alex, a tu nawet dres normalnie, nubek dres. Dobra, gdzie jest ten król? Króla ktoś widział? Widział ktoś tu króla? Gdzie król może mieszkać, słuchajcie, w tej wiosce? Nie widzę tutaj ogólnie... Ej, ten ma koronę. Ej, może to jest król? Przepraszam, pan król nubów? Można jakoś panu pomóc, bo potrzebuje cię podobno pomocy, tak? Tak, ja potrzebuję pomocy. To co mam mogę dla pana zrobić? Wiesz co, ja nie wiem, gdzie jest taka, mam problem z pro. Aha, nie, Niedawno się tu wprowadził i nam przeszkadza tutaj naszym mieszkańcom nubów. Aha, gdzie oni normalnie mają siedzibę ten pro, gdzie on ma domek czy co? Tam, w tamtą stronę, ale wiesz co, bo ogólnie też... O, tam jest, tam coś widać, jakieś bloki diamentowe. No, coś widać, rzeczywiście, jest tam jakiś zamek, twierdza pro, no. Tak, i tam jest pro i słuchaj, i on widocznie nam przeszkadza cały czas, bo troluje nas. Czy mógłbyś do niego pójść i zaprzestał nas trolować? No dobra, coś pomyślę, nie ma sprawy. To ja tutaj normalnie się zajmę tymi prosami, tylko znajdę mojego kupla Lakiego, to do widzenia, panie. Do widzenia, dziękuję bardzo. Panie królu. Nie ma sprawy, ty, tutaj w ogóle Laki miał gdzieś ogarniać domek, już tutaj nawet dirta nawykopywał, tylko gdzie on jest? Laki, przyjacielu, jesteś gdzieś tutaj? Tu są jakieś ślady, prowadzą gdzieś tu ślady, widzicie? Ej, tu jest jakaś dziura, Laki, przepraszam bardzo, ej, kumpel, wszystko z tobą w porządku? Co ty tu robisz w tej dziurze, halo? O, jestem, jem sobie dircika, jaki on jest pyszny. Ej, ale kumpel, ty wpadłeś w dziurę, mieliśmy robić imperium tutaj, a coś ty robisz? Gplay, tak się skadza, że normalnie, normalnie mnie strollował, wszedł tutaj, że mnie uwalniasz. Dałeś się strollować, a co z naszym domkiem, miał być domek ogólnie, co? No miałem robić, wiesz, ale tutaj zacząłem robić i właśnie pro mnie strollował. Dobra, słuchaj, ziomek, ja robię tutaj kozackie i te masy, bo tak się składa,
A co się stało w ogóle? Ty ogólnie co tutaj robisz, że mnie znalazłeś? No słuchaj, ja tutaj wiesz co, miałem pomóc królowi tych projdziemy atakować. Ja nam robię normalnie mieczyki diaksowe, idziemy na niego, co? A skąd ty masz z niby diamenty? Bro, normalnie, wziąłem z mojej planety sobie, wiesz co? Jaki kozak? Wziąłem z mojej planety, chcesz hełm? Żeby ci na głowę, wiesz co, nic nie walło? No jasne, że chcę. Dobra, no to trzymaj ta i lecimy normalnie, lecimy, trzymaj hełmik. Ja jeszcze mam takie coś i normalnie mamy super itemasy i teraz sobie z nimi poradzimy. Ty, tam ich jest sporo. Ten król coś mówił o jednym, co? Lecimy tam zobaczyć, czy nam się uda, to co, my musimy zdobyć kartę do twojej tam planety, właśnie, tak? Właśnie, dzięki, że przypomniałeś, musimy iść też do mojej, no. Musimy zdobyć kartę, na pewno oni mają, bo oni są pro. Ej, cwaniaki, widział kto może ogólnie kartę? Ej! Potrzebujemy karty na taką, planetę, pro. No właśnie, a w ogóle to... A w ogóle to król wam mówił, że wy mu dokuczacie i atakujecie tych nubów, macie ich zostawić. Dobra, ja wbijam do środka, ale tu jeszcze jeden ochroniarz, ale my jesteśmy przekozaki, radzimy sobie z tymi pro, co nie? Mój przyjaciel nubu. Ty, tak! Dziwny, co tutaj się dzieje? Już dajemy radę, zaraz ich pokonamy. Jeden ma jakieś ultra duże mięśnie, wariacie. Ej, Lucky, tu jest jakiś ich krzewo chyba. Ma duże muskuły normalnie. O nie, to idziemy go załatwić. Dawaj, dawaj, tutaj do środka. Tu jest normalnie główny pojedynek. Patrz, tam stoi, widzisz jaki bydlak? Jaki wielki byt. Aha, on idzie do nas, poczekaj chwilę, zobacz, on na coś mówi. Dobra. Masz tą kartę może? Co tam schowaliście do tego? Dawaj kartę. Cwaniaku jeden, kartę nam oddawaj. Gdzie ta karta? Mamy cię. Bang. Hej, dobra, oddawaj kartę, bez teraz marudzenia, oddawaj kartę. Ej, on jest jakiś mocny w sumie, ciężko go pokonać. Czy my sobie z nim damy radę? Patrz, zwiewa, zwiewa. Jaki nubek, cieniaz. Dawaj go do lawy go. Może się uda przekroczyć tutaj go przez ten. Ha, spalił się w lawie, sam wleciał. Taki pro jak nubek. Ty, a ty się w bogactwie. Czekaj, gdzieś uwięziłem się normalnie. Ty, nie da się go pokonać. Ej, o, to może była pułapka. Ty pokonany. Ej, ziomek. Normalnie ile oni tu kasiory mają, coś wiesz? To się uwięziło, wiesz? Wyjście z planety noob, a my potrzebujemy ogólnie kart. Ej, mam tu jakąś kartę! Jest karta! Gdzie? Ja też chcę kartę. Ty, no to chodź, możemy razem się dostać. Chodź, bo ja już nie chcę być noobem, a tu jest wyjście z tej planety, może uda się uciec. Klikamy i jesteśmy gdzieś. Ej, dobra, jesteśmy z powrotem na planetach. A czy ja dalej jestem noobem? Tak. Dalej jestem noobem, niestety, ale mam nadzieję, że to mi zaraz przejdzie i już zaraz, słuchajcie, będę normalny, bo tak naprawdę ciężko się żyje jako noob. Wow! Hopsa, hopsa, Ripley, hopsa. Stałem się już normalny chyba. Idziemy zobaczyć w ogóle, ty, to jak ty jesteś normalny, to ja też kwestia czasu, wow, też jestem już normalny, czyli udało się. Teraz mam nadzieję, że ta karta zadziała i uda nam się dostać do mojej planety, bo tam, stary, widać, co tam jest ciekawego pod spodem, wiesz? Ja, ile tych bloków diamentowych, to jest super! A, normalnie trampolina, hopsa i hopsa i 360 robimy, uhuu! Dobra, i normalnie sprawdzimy teraz, uwaga, chwila prawdy, działa! Działa, ta normalnie karta działa. Widziałeś, co tam jest w ogóle? Skakujemy? Otóż, ja się tam dostanę. Ja normalnie wbijam, trampolina. Dawaj, skacz tutaj, ziomeczku. Ej, nie dotykaj tego kolorowego bloku. On normalnie na maksa jest niebezpieczny, stary. Jak go raz dotkniesz... Jasne, to przeskoczę. O, przeskoczyłem. Patrz, tutaj normalnie, ej, komputery. Tablety tutaj normalnie są. Jakiś pro na pewno mieszkał i sobie ćwiczył na rowerku. Być może, jest nawet tutaj kuchnia, okej, okay. I tutaj też jakby ktoś mieszkał. Ej, a widziałeś jaki fajny portal? Nutki z niego lecą, diamentowy portal, pewnie jeszcze się zagłębimy w tą planetę ogólnie pro, wbijamy do środka? No jasne, idziemy tam. Dobra, wbijamy, Ej, gdzie my jesteśmy? Lucky, normalnie piłkarzyki tu są. Co to jest diamentowy? Przecież to miał być diamentowy świat. Ej, patrz, normalnie to jest jakiś salon gier. Bilard, piłkarzyki, jakieś maszyny, komputery i w sumie fajny pokój. Ej, Ripley, poczekaj, zobacz tam, widzę bloki diamentowe. Ja nie mogę, to jest chyba królestwo diamentów, widzowie. Co prawda straciłem w ogóle wszystkie itemki, jak się tu pojawiłem, ale normalnie tu jest nieograniczone bogactwo, widzowie, tu jest tyle diamentów, że my moglibyśmy wszystko kupić. Ty, jak super, chodź, idziemy wykopać, ja idę na dół wykopać te bloki. Dawaj, tylko ja nie mam kill offu, nie jestem przygotowany. Stary, ciekawy w ogóle, czy tu są jacyś ludzie, bo jak w tamtej planecie, na tamtej planecie były nuby, to tutaj mogą być prosy. Ty, patrz jakie kryształy kolorowe, to może jeszcze lepsze są niż diamenty.
Ja nie mogę. Ej, może z tego coś można zrobić? One gdzieś nas prowadzą, Laki. I tu jest w ogóle pełno tych pro. Dzień dobry, witamy państwa. Dzień dobry, witamy państwa w wiosce pro. Chcielibyśmy się przywitać z państwem. Tak. Co tutaj macie do zaoferowania, proszę? Ty, Laki, normalnie te diamenciki gdzieś prowadzą tutaj. To jest cała dróżka ulepiona. Ty, Gameplay to do miasta na pewno prowadzi. Pewnie możemy sobie wybrać, jaki chcemy dom diamentowy. Ty, właśnie do tego domku prowadzi. Ty, to chyba dla nas wybrany dom. Ja nie mogę, jakie wyposażenie. Ty, a my możemy z tego coś zrobić? Ej, dobra, to ja przejdę do tego obok. Będę mieszkał tutaj w tym obok domku. Dobra, spoko, ja sobie robię kozacką zbroję, widzowie, z tych... Ja nie mogę, kolorową zbrojkę. Patrzcie na to, jak ja teraz wyglądam. Fajnie się mieni, błyszczy się. Powiem wam, że jestem w szoku. Do tego jeszcze, a może dobra, zniszczymy tutaj kawałek mebla, czy co to jest. I może mieczyk jeszcze damy radę zrobić. I mamy cały secik, chyba słuchajcie, mega, mega wykokszony. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak to będzie się sprawowywać. Ej, mieczyka z tego się nie da zrobić. A kilof da się zrobić? Zobaczymy. Okej. Ej, też się nie da, czyli narzędzi się nie da z tego robić, ale zbrojkę się da. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że chata jest niezła, tylko kurczaki tu mieszkają, to jest jakaś klatka na kurczaki. Nie mam zielonego pojęcia, jest telewizorek, tu jest chyba jeszcze piętro, także zobaczymy, jak piętro wygląda, tylko te schody też jakieś takie dziwne. Okej, czyli tu będziemy kimać. Halo, hop, hop, czy ktoś tutaj jest w tym domu? Bo jestem. Otwarte tutaj było. Ja nie mogę, to ten pro, słuchajcie, którego pokonałem. Dzień dobry, witam, tak, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, ja chciałem się spytać, ponieważ to jest miasto pro i tutaj jest dla samych prosów. Tak? Muszę sprawdzić, czy ty jesteś pro. A, no ja jestem pro, no nie widać, jaką mam zbrojkę wykokszoną, proszę pana. Wiem, no, poczekaj, niech się panu przyjrzę. Ja chyba pana widziałem w nubskiej, na nubskiej planecie pana nie, widziałem. Nie, to chyba pomyłka, proszę pana. Ja jestem naprawdę mocny. Tak pół serduszka mi pan tylko zabiera tym laserem. Ja jestem, widziałem proszę pana, na nubskiej planecie, pan jest snubem. Pan, co tu pan robi? Ej, no to nic, no, pojawiłem się tutaj, bo zdobyliśmy kartę, zabraliśmy wam kartę i teraz tak naprawdę się tu dostaliśmy. Jesteśmy pro, ale już mi ślinka nie cieknie, panie. Już takim nubem to nie jestem totalny, bez przesady. Ja widziałem na planecie nub pana i pan musi stąd się ewakuować, tu jest dla samych pro tylko. No dobrze, dobrze, to co mam robić ogólnie? To chciałem tutaj wejść, pojawiłem się, to wezmę przynajmniej sobie trochę diamentów może, co? Zapraszam tutaj, tu jest miejsce dla nubskich ludzi, takich jak pan. I tutaj zapraszam do kopania diamentów, bo chodzi o to, że w tej miejscowości pro otrzymuje diamenty od nubów. Proszę tutaj iść, Kilof jest tutaj i wykopywać diamenty dla pro. I co tak ma wyglądać tutaj moje spędzanie czasu na tej planecie, kopiąc diamenty? Tak, tak będzie to wyglądało. Dobra, proszę się uspokoić. Proszę kopać diamenty, pan co wy tutaj stoicie i nic nie robicie. Dobra, kopiemy szybko. Ej, te diamenty to ja kopię, ale ani mój jednego nie oddam. Patrzcie, rzucili się na niego. Bunt normalnie, bunt pracowników, dawać go. Normalnie te diamenty to ja mogę sobie wykopać co najwyżej. Ej, słuchajcie, nie kopcie tych diamentów. Możemy się zbuntować tym pro i się im przeciwstawić, byśmy sobie razem z nim poradzili. Tylko każdy musi wykopać tyle diamentów, żeby mieć secik normalnie diaksowy i narzędzia. Ja tu w sumie mam secik. Możemy sobie, słuchajcie, zrobić jeszcze tutaj tylko narzędzia. Ej, spokojnie. Ej, zostaw mnie w spokoju. Ej, zostaw mnie. Laki, chodź tutaj. Szybko ci coś powiem. Ja nie chcę tutaj być w kopalni. Kopiemy tutaj. Ciężko pracujemy. O, ale się zgrzałem. Normalnie ja nie chcę tutaj być w kopalni. Ej, Gameplay, co ty robisz tu? Stary, tutaj oni nam każą kopać diamenty, ale my się możemy zbuntować. Stary, ja mam tą kozacką zbrojkę. Mogę ci dać trochę też tych kryształów, to też trzymaj, zrobisz normalnie trochę części do zbrojki. I słuchaj, robimy narzędzia i robimy bunt przeciwko prosom. Nie będziemy się tak dawać wykorzystywać. Tu jeszcze sobie torta zjem. Mniom, 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 mniom. I słuchaj, nie będziemy po prostu tak tu spędzać czasu. Dawaj, idziemy, rozejrzymy się tu w ogóle w mieście i znajdziemy jakieś może jeszcze lepsze rzeczy. Ja tu idę na górę, musimy się zbuntować, nie możemy przez cały czas wykupywać diamentów dla pro. Ty, tutaj jest normalnie jakiś pokoik. Masz rację. Słuchaj, tu się z tobą zgodzę. Ej, tu jest jakaś skrzynka na kod. Może tutaj coś cennego byśmy znaleźli, co? Poczekaj, może tu gdzieś jest jakiś kod. Ej, gdzieś u góry? Tutaj coś leży, jakieś barwniki. Okej, ale tu na razie nic nie widzę, stary. Chyba to jest ogólnie jakaś zabezpieczona... Poczekaj, widzę, wpisz. 8473. Czekaj, tu jest taka już tabliczka. Lecę. 8473, dobra. Ej, stary! Działa? Kozackie rzeczy są. Jest dla ciebie zbrojka.
Jest normalnie, o, się to musimy, podzielimy się. Dobra, bierz sobie resztę rzeczy. Ja nie mogę. Ej, możemy teraz się z nimi zmierzyć tak naprawdę. I może za nami ci osadnicy pójdą, którzy niby też są traktowani jako nuby. I zbuntujemy się tym przeciwko pro i pokażemy, kto tutaj rządzi. No i kozacko, Morcie, a teraz wyglądasz naprawdę solidnie. Ja cię, ale się czuję od razu lepiej. Ta, to też tu mam, patrz na to, bum. Ja, tylko ty masz trochę chyba ciemniejsze, to masz inną tego wersję, albo mi się wydaje. Możemy tu zdemolować wszystko, cały świat i pokażemy, że normalnie, jak oni nas traktują jako nuby, to pokażemy im, że z nubami się nie zadziera. Ej, tu jest normalnie ten szefuncio przypakowany. Dawaj, ładujemy go. O, widzę go. Masz, ty cwaniaku, leci tutaj. Buntujemy się, wszyscy nuby buntują się przeciwko prosom. Ta, nuby kontra pro, powjeżdżamy tutaj. Pokazujemy, kto w ogóle jest silniejszy. Bam! I bam! No i po was, prosy! Zobaczcie, jak ja my tutaj ładuję ultra pocisk! Ultra pocisk tu ładuję, uwaga, bam! Ja nie mogę, jaka normalnie dziura poszła. Dawaj go, Laki, dawaj, ja go jeszcze zatruję tutaj. Będzie mu zabierać serduszka. Dobra, jest zatruty, podpalony. Podwójnie, słuchaj, teraz mu hapsy zabiera. Tam ładuję jeszcze normalnie pocisk na tych cwaniaków. Ej, pokonaliśmy go już? Pokonaliśmy go, nie ma go tutaj. Jaki słabiak. To teraz tylko się rozprawić z tymi jego normalnie, wiesz co, pomocnikami. I patrz, wszyscy zaraz będą zatruci. Ała, ała, dobra. Uwaga, od tyłu cię wzięli. No, słuchaj, ja się tutaj świetnie radzę. Ej, no ty, Laki, to mocno teraz mi tutaj dałeś. Ej, w ogóle no to jest niezniszczalne. Się, bo ja tutaj ich pokonuję. Ty, ta różdżka jest niezniszczalna, w ogóle ona się nie traci, ziomeczku, wiesz? Dobra. Uwaga, jeszcze jeden do ciebie. Zwijamy stąd, dawaj, Laki, uciekamy. Słuchaj, nie było warto przychodzić do tej planety, jak tak nas traktują w ogóle. Ci prosy są bardzo niemili, pokazaliśmy ich... Chodź, może przyjmiemy to miasto. Ty, no dobra, no to my teraz tu zamieszkujemy i słuchaj, mam pomysł. Teraz my wykorzystamy pro do tego, żeby nam kopali diamenty i będziemy wysyłać ich do kopalni. O, tak, ha, 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 to będzie dobre. Dobra, widzowie, także my tutaj sobie podporządkujemy normalnie tych prosików, a z wami się żegnamy, trzymajcie się, pa, pa.